Cześć. Wykopy boczne to bardzo dobre ćwiczenie na mięsień pośladkowy średni, czyli jego bok oraz górną część. Bardzo często jednak wyciąg bywa zajęty, więc pokażę Ci inne warianty tego ćwiczenia. Jednym z najprostszych i najszybszych zamienników jest klasyczny wariant wykopu w bok stojąc taśmą oporową. Jeżeli nie masz taśmy oporowej, możesz to ćwiczenie wykonać także z taśmą Power Band. Bardzo fajnie czuć tutaj również pośladki, warto sprawdzić, porównać na sobie obydwa te warianty. Ten wariant wygląda bardzo niepozornie, ale dzięki oporowi gumy możesz bardzo mocno poczuć pośladki. Tutaj także wykorzystamy taśmę Power Band i wykonując ruch wykopu w poziomie również świetnie będzie pracował mięsień pośladkowy średni. Ważne, aby pilnować stabilną pozycję biodra. W desce bocznej również możesz zaangażować mięsień pośladkowy średni, wykonując ruch wykopu nogi bokiem do góry. Jeżeli byłoby Ci ciężko w tej pozycji, możesz wykonać regresję, czyli wykonać to ćwiczenie na ugiętym kolanie. Czasami klasyczny wariant może być najlepszy, czyli wykop nogi bokiem do góry w leżeniu bokiem. To bardzo dobry, pewny i sprawdzony wariant wykopów na pośladkowy średni. Tutaj z kolei bardzo ciekawy wariant, gdzie pracujemy w izometrii, czyli do góry przytrzymujemy 2-3 sekundy nogę. Szczególnie polecam ten wariant sportowcom. W leżeniu bokiem możesz również wykonać wariant przy użyciu gumy Power Band, czyli wykonujesz ruch wykopu, przytrzymujesz fazę do góry i kontrolujesz fazę opuszczania.